Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Lepa, a to 83. odcinek z cyklu Na Tropie Retro. Fajnie się tutaj tak ułożyłem, akurat siedzę sobie na przeciągu, z jednej strony wieje. Fajnie sobie tak stoi w kul widoku ustawiłem i teraz przejdziemy do prezentacji zdobyczy. Pudełko do dyskietek, pudełko na dyskietki, może tak, w ten sposób. Pudełko jest jeszcze nowe. Pachnie. Pachnie, no tak średnio pachnie świeżością, nowością. Jak można zauważyć, w środku są jeszcze dziewicze przegródki, które są pozawijane we folię. I patrzę, czy jest kluczyk. Nie widzę kluczyka, a jest kluczyk. Jest kluczyk do zamku. Kluczyk nawet pasuje. Jeżeli jeszcze dorwie się teraz takie pudło z zamkiem, to ciężko jest, żeby był kluczyk. Najczęściej można gdzieś znaleźć właśnie z wymontowanym już zamkiem, do którego był wcześniej zgubiony kluczyk. Póki jesteśmy przy dyskietkach, to jeszcze tutaj akurat takie pudełeczko imitation. Neonowe dyskietki, różne kolory, seledynowy, zielony, pomarańczowy, oczojebne kolorki dyskietek. Są dyskietki HD. To HD, czyli pecetowy format. Jest już 40 sztuk i są zapakowane. I to też jakoś bardzo tanio udało mi się dorwać. I teraz tak przymierzę, czy jakby udało się wyciągnąć. O, na dobrą sprawę bym upchnął w to pudełko. Zastanowię się, tak może zostawić więcej miejsca, wtedy będzie wy... No, bo już taka niespodzianka, kiedyś dokopię się do tego pudełka, już zapomnę o nim, to tam będą dyskietki. Tutaj mam jeszcze trzy gry na konsolę Philipsa, Videopack, tak nazywały się te, ta konsola nazywała się Philips Videopack. I są trzy gry, zaraz tak zerknijmy, ta jest pod piątką jakaś gra karciana, Blackjack 21, oczko, czyli coś takiego. Tutaj mamy Laser War, druga gra i trzecia piłka nożna, Electronic Volleyball, o, czyli siatkówka, nie piłka nożna. Zaraz widzę, że z tej strony będą mi się odbijały niektóre. O, może tak. Trzy gry, które prezentują się mniej więcej tak w środku. Takie kartridże wciskane w konsolę Philipsa. Philips chyba G7000 się nazywa. Kiedyś miałem okazję kupić z grami, jakoś zrezygnowałem z zakupu. Ostatnio też widziałem chyba za 25 euro całą konsolę, dużo sprzedawcy jakiegoś. Tak, i chyba po 5 euro nawet wziąłem gierki te takie na to, ale jakoś no nie wszystko chcę zbierać. To akurat wyszło w ten sposób, że dałem 2 euro za dwie sztuki. Karciankę dostałem gratis. Tutaj jeszcze mam płytkę Michaela Jacksona, a raczej taki dwupak, dwie płytki. To są chyba takie The Best Of. Dużo fajnych piosenek, fajnych, które znam. Billie Jean, Bad Tiller. No, to są takie, można powiedzieć, z mojej młodości też kawałki, które się osłuchałem. Wiatraczek Zalmana, który też nie jest jakiś mocno stary, aczkolwiek nowy, zapakowany. W tych starych komputerkach bywa, że te wiatraki są jakieś rozkolobotane, strasznie, strasznie hałasują, więc na wszelki wypadek wziąłem w zapas taki właśnie oto. Jeszcze ma silikonowe piny gumowane, czyli jakieś delikatnie na wstrząsy, niby odporne, czyli na kolobotanie. Jest jeszcze, jeśli chodzi o sprzęty, myszka, kulkowa. I ta jest nówka jeszcze, nieśmigana, nieużywana na PS2, tak się nazywa to wejście. Mamy tutaj na PC dwie gierki. Ski Resort Tycoon 2 to gra strategiczna, w której budujemy zjazdy, wyciągi narciarskie, podejmujemy turystów i to gierka w stylu no Tycoon. Need for Speed Underground. Tak się składało, że nie posiadałem jeszcze w zbiorach, ostatnio dorwałem. Przejdźmy do PlayStation 2. 55 to Life to brutalna gra na drugie PlayStation. Jak można zobaczyć, jest komplet, wszystko w należytym stanie. Jakiś paproszek, psio. Blue Drain, też angielska wersja językowa. Komplet, jest całość, wszystko na swoim miejscu. Blue Drain, wampirki. Evil Twin, no, ta gra jest dość ciekawa. Kroniki Cypriana pod tytuł. Ciężka, instrukcja dość gruba, płytka w bardzo dobrym stanie, już patrzyłem wcześniej. Położę teraz z tej strony. Legend of Kai, też Anglik,
komplet. Jeżeli chodzi o gry na PS2, to wszystkie. Tutaj mam jeszcze jeden film na Blu-rayu, Niezniszczalni Trójka. To akurat też przypadek był, wygrzebałem w jakimś kartonie, za grosze dosłownie, a że miałem inne, wcześniejsze, to wziąłem do kolekcji zbiorów Sniper Elite Trójka, gierka na PS4. I też naprawdę za grosz jakiś niewielki to udało się dorwać. Żal było zostawić za 2 euro bodajże, czy coś takiego. Xbox i Forza. Ekskluzywna Xboxa, gra kompletna na pierwszego Xboxa. Na Wii jest Spider-Man 3. Tyż komplecik. Jeszcze jeden przedmiocik, joystick DB9. Tylko z tamtego joysticka, kurde no. Koleboczek. Guma strasznie chodzi topornie, to sprawdziłem wcześniej, wziąłem go, albo uda mi się może go wskrzesić, w sensie wyremontować z części, które mam, albo posłuży na części do innego. O, bardzo topornie chodzi guma. Przycisk ten Fire też nie za bardzo, górny jeszcze chodzi. To jest Quickshot, model już wam mówię jaki to jest, który to jest 318-102, gdzieś tam już mam w piwnicy bodajże działające, sprawne te modele, ale mam też taki pojemnik z częściami używanymi i joystickami, które wymagają naprawy. I to naprawdę za grosz, wziąłem za 2 euro bodajże jako niesprawny, znaczy niesprawny, to facet, widziałem zresztą, nie musiał nic mówić, wziąłem go do ręki, to czułem co jest z nim. Gierka na PSX-a jedna, Vanishing Point. Jest instrukcja oraz płyta. Taki rodzynek, jeśli chodzi o PSX-a, gra wyścigowa, angielska wersja językowa. Tonic Trouble na Nintendo 64. Cały czas zbieram na Nintendo 64, jak się uda nazbierać, można kupić. World Cup Italia 90. Gra kompletna na Mega Drive. Jeśli chodzi o wersję językową, to ma 4 czy 5, między innymi angielski. Coś, co chyba najbardziej mnie cieszy z tych zdobyczy dzisiejszych, Probotector, czyli Contra. To jest wersja Contry wydana na Europę. Contra taką, jaką znamy, którą znamy z Pegasusa. No to większość z was pewnie kojarzy z Pegasusa. Contra od Probotector różniła się wyglądem postaci. Mianowicie zamiast żołnierzy znanych z Contry były tutaj roboty. No tak to kiedyś wyglądało z cenzurą. Świetna gierka, od taki czas pogrywam. I ostatnia zdobycz to Big Box, Star Trek i Judgment Writers. Może to przełożę w ten sposób, Michaela też odłożymy. I tak się prezentuje środek. Może przyjrzymy się boksikowi. Boksikowi jest też taki nietypowy do końca, otwierany w ten sposób. Na tylnej krawędzi można zobaczyć screenshoty z przygodówki. A w środku mamy instrukcję po angielsku, taką dziwną. Jakieś obrazki, ale nie kolorowe, czarno-białe wszystko. I płytka w takim pudełeczku, którą w sumie już miałem, jeśli chodzi o tę grę, to właśnie posiadałem tylko w takim pudełeczku kopię. A ta w Big Boxie no, wzbogaci kolekcję i cieszy mnie, bo tych gier z serii Star Trek jest coraz więcej. Z tego lotu najbardziej cieszy mnie Probotector oraz Star Trek, nie ma się czemu dziwić. Co do trzeciej pozycji, no musiałbym się zastanowić. Dajcie znać, która z tych gier dla was wydaje się najbardziej interesująca. Zapraszam was również do zostawienia okejki oraz subskrypcji kanału, to dla tych, którzy są tutaj pierwszy raz. Zapraszam również na Lepa Live kanał, na którym na żywo ogrywamy gierki. W tym odcinku to już będzie wszystko. Dzięki za uwagę, zapraszam do następnego. Trzymajcie się, cześć, siemanko.